Dobry. Ale się było uśmiechać. Miło cię widzieć. Również. Cześć. Co dzisiaj robisz wieczorem? Dzisiaj to chyba raczej w domu będę. Sorry, dziękuję. Sorry, no trudno. To z przyszłego roku. Nie dajmy szansy dziewczynie, w przyszłego roku wystąpi. Żartuję oczywiście. A tak między Bogiem a prawdą, to w biznesie będziesz różne. Jeżeli do niego trafisz, będziesz różne pytania dostawała i zawsze musisz się znaleźć, bo kupę talentów będzie zadawać kupę głupich pytań. I tego ci życzymy, jak najwięcej, żebyś tak miała. Ewo, masz 19 lat, mieszkasz w... Mieszkam w Radomiu. I? No i skończyłam starszyca szkołę. A co planujesz w życiu robić? No, pisałam maturę i mam nadzieję, że mi się uda i będę chciała pójść na psychologię. Ewo, w takim razie zapraszamy Cię do zaśpiewania jakiej piosenki? Agnieszki Chilińskiej, Kiedy powiem sobie dosyć. Ciężki, mocny kawałek, dlatego że Chilińska zrobiła z tego absolutnie pomnik z tej piosenki. Wiesz o tym, zdajesz sobie z tego sprawę? Tak. To życzymy Ci, żebyś jak w 89 na Placu Dzierżyńskiego, czyli obecnie Placu Bankowym w Warszawie, żebyś rozwaliła ten pomnik Dzierżyńskiego w postaci chylińskiej. Ona ma anoreksję, łatwiej Ci pójdzie. Powodzenia. Dziękuję. Nie przekonałaś mnie
nie wiem, być może dlatego, że ta piosenka, być może dlatego, że w ten sposób, iż ja wyłapuję dużo różnych rzeczy, technicznych głównie i dla mnie trochę było no, tam za mało swobody w wykonaniu, wiesz? Nie wiem, bo zbiłaś mnie z trochę tym, że powiedziałeś, że chciałaś pokazać coś swojego. Dla mnie to było trochę naśladowane takie duże, ale nie do końca udane mieszka w Mińskim. Nie wiem, no po prostu fajny masz głos, to nie ulega wątpliwości, ale co do tego, czy jestem na tak, czy na nie, to nie powiem, bo nie wiem. Nie wiem. Ale musisz, Kasia. Ale muszę. Musisz. Już nie ma znaku zapytania same. No, nie podobało mi się, nie przekonałaś mnie, nie widzę tego. Rozumiem, Ewo, wzięłaś się za rzeczywiście ciężką piosenkę, która jest piosenką jeszcze do tego charakterystyczną. Ona jest absolutnie przypisana Agnieszce Chylińskiej, prawdopodobnie po śmierci Agnieszki Chylińskiej lub śmierć tej piosenki lub obydwu naraz wziętych. Nie podobałaś tej piosence, choć gdzieś tam potencjał twój jest. Bardzo mi brakowało chrypy, brakowało mi krzyku, brakowało mi emocji. Gdybyś Agnieszkę Chylińską naśladowała tak zero-jedynkowo. Natomiast gdybyś chciała pokazać siebie, to troszeczkę za mało było tam ciebie, żebyś mogła pokazać. To gdzieś było takie subtelna próba przejścia. Pamiętaj, że czasami warto zaryzykować. Czasami stawia się rzeczywiście prawie na jedną kartę. Oczywiście nie mówię o sytuacjach ekstremalnych życiowych, ale takich jak ta, trzeba się zdecydować. Bo wtedy, jeżeli zdecydujesz się i pójdziesz na całą, dasz na przykład coś mega na maksa, to może być tak, że przynajmniej masz 50-50 pewności, że ludzie, od których coś w twoim życiu będzie zależało, to kupią i powiedzą ok, albo no, jeżeli powiedzą ci, że nie, tak? No nie jesteś za słaba gdzieś tam. Ja mam trudno żyć do zgryzienia i mam taką sytuację, że jeżeli sytuacja jest taka jak dzisiaj, czy dwa są takie na plus, jedno jest na minus i moje jest takie bardziej na minus, to niestety mój głos jest decydujący i dzisiaj bardzo mi przykro, ale musimy powiedzieć sobie, że jeszcze potrzebujesz kogoś, kto cię poduczy. Kto cię uczy? Uczy się w Chrystusie. Myślałem, że Puchyńska się uczy. A możesz nam zaśpiewać jeszcze a cappella bez podkładu coś, co chciałaś pokazać w tej piosence, ale nie zdążyłaś pokazać, czyli powiedzmy zacznij śpiewać od drugiej zwrotki. Złamy na chwilę regulamin, dobrze? Spróbujmy, może mnie przekonasz. No to zacznę od refrenu. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie! No nie, no spodziewałem się, że mnie porwiesz. Dajcie, no jaka jest decyzja? Ja bym jej dał ten kredyt zaufania. Oczywiście, że tak. Chociaż niech daliśmy szansę innym osobom, ale wiem, że nigdy nie mamy powinna się do tego siebie. Ale ja konstruowała, no dała jeden wielki kredyt zaufania, ale to wszystko zależy od pana tym. Nawet jeżeli nie przyjdzie teraz, to jeszcze są głosy widzów. A widzowie też mają jakiś głos, czy chcą mi słuchać dalej, czy nie. Bawisz się w kres Michała Szpaka, tak? Na Eurowizji. Ła. No, no powiem ci, mocnym argumentem dziewczyny pojechały po mnie. Mało tego, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale powiedziała do mnie pan. A to jest potwornie ubliżające. No, ja mam powiedzieć tylko jedno, że z podkładem było lepiej. I tyle. No ja powiedziałam na początku, że tak. Ale tak jak mówię, że bez podkładu troszeczkę gorzej wyszło. No i raczej bez podkładu na nie. Proszę. Ewo, niestety, sama widzisz, jeszcze sporo roboty przed tobą. Życzę ci powodzenia, ale nie wiesz się za Chylińską, nie masz jej głosu, nie masz jej temperamentu takiego. Spróbuj troszeczkę, kurczę, jak zaśpiewać piosenkę, to z jej ostatniej płyty.
model drogi, tak? To by też nazwało, tak? Jakoś tak, tak? Chcę ci wydać, o dziwieś przychodzenie. Chcę, byś mnie miał, nie może nam się nic już stać. Dziś ja jak patrzę, mam głos jeszcze przyjdzie. To są moi pracownicy częściowo, także nie wierz mi szczerość. Ewa, słuchajcie, dobrze, bo nie naprawdę, kurczę, masz... No, z jednej strony serce mi się kraje. Chodź dziewczyna, dostaniesz ten bilet. Chodź w cholerę z tym, chodź. Ale musisz się poprawić. Ewa, po batalii, można powiedzieć, po dogrywce do śpiewaniu udało się. Tak, udało się. Były problemy, no bo nie wiadomo, czym bym przeszła, czy nie, ale udało się na szczęście. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. To był twój repertuar, dobrze się w tym czułaś, czy jednak nie do końca to był twój klimat? Nie, ja się czułam w tym dobrze, tylko po prostu chciałam to wykonać w swoim stylu i mam nadzieję, że mi się to udało, według mnie tak. Czyli ogólnie jesteś zadowolona ze swojego występu? Tak, jestem zadowolona. My się cieszymy, że masz bilet do półfinału. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w finale. Gratulujemy. Dziękuję i do zobaczenia, może będę w finale. Dziękujemy.